Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Nowy Testament. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 22 maja 1985 roku. Nowy Testament jest objętościowo o wiele skromniejszy od Starego. Księgi, z których się składa, powstawały też na o wiele krótszej przestrzeni czasu, aniżeli w Starym Przymierzu. Jest tych ksiąg 27, niektóre bardzo zwięzłe. Na pierwszym miejscu wymieniamy 4 Ewangelie. Według świętego Mateusza, według świętego Marka, według świętego Łukasza i według świętego Jana. Po Ewangeliach następuje Księga Dziejów Apostolskich, której autorem również jest święty Łukasz. Najliczniejszą grupę stanowią listy apostolskie, a pośród nich listy świętego Pawła. Do Rzymian, 2 listy do Koryntian, do Galatów, do Efezjan, do Filipian, do Kolosan, 2 listy do Tesaloniczan, 2 listy do Tymoteusza, list do Tytusa, list do Filemona. Tak zwany Corpus Paulinum zamyka list do Hebrajczyków, napisany w środowisku pozostającym pod wpływem Pawła. Oprócz listów świętego Pawła w poczet ksiąg Nowego Testamentu wchodzą list świętego Jakuba Apostoła, 2 listy świętego Piotra, 3 listy świętego Jana oraz list świętego Judy Apostoła. Ostatnią księgą Nowego Testamentu jest Apokalipsa świętego Jana Apostoła. Niczyjej nie uchodzi uwagi, tak czytamy w Konstytucji Dei Verbum, że wśród wszystkich pism biblijnych, także wśród pism Nowego Testamentu, Ewangelie zajmują słusznie miejsce najwybitniejsze. Są bowiem głównym świadectwem życia i nauki Słowa Wcielonego, naszego Zbawiciela. Kościół zawsze i wszędzie utrzymywał i utrzymuje, że 4 Ewangelie są pochodzenia apostolskiego. Co bowiem apostołowie na polecenie Chrystusa głosili, to później oni sami oraz mężowie apostolscy pod natchnieniem Ducha Świętego na piśmie nam przekazali jako fundament wiary, mianowicie 4-postaciową Ewangelię według Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Konstytucja Soborowa w sposób szczególny uwydatnia historyczność 4 Ewangelii. Kościół, czytamy tam, tę historyczność bez wahania stwierdza, niezmiennie utrzymując, że 4 Ewangelie podają wiernie to, co Jezus, Syn Boży, żyjąc wśród ludzi, dla wiecznego ich zbawienia rzeczywiście uczynił i czego uczył aż do dnia, w którym został wzięty do nieba. Jeśli chodzi o sposób powstania 4 Ewangelii, to Konstytucja Soborowa wiąże je przede wszystkim z nauczaniem apostolskim, które rozpoczęło się po zesłaniu Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Oto co czytamy. Apostołowie po wniebowstąpieniu Pana, to co On powiedział i czynił, przekazali słuchaczom w pełniejszym zrozumieniu, którym cieszyli się pouczeni chwalebnymi wydarzeniami życia Jezusa oraz światłem Ducha Prawdy oświeceni. Owe chwalebne wydarzenia to przede wszystkim zmartwychwstanie Pańskie i zstąpienie Ducha Świętego. Jest rzeczą zrozumiałą, że w świetle zmartwychwstania apostołowie ostatecznie uwierzyli w Chrystusa. Zmartwychwstanie rzuciło zasadnicze światło na Jego mękę i śmierć krzyżową, a także na wszystko to, co przedtem czynił i głosił. Dzień Pięćdziesiątnicy zaś sprawił, że apostołowie zostali oświeceni światłem Ducha Prawdy. Od ustnego nauczania apostolskiego prowadzi droga do spisania Ewangelii, o której Konstytucja Soborowa tak się wypowiada. Święci autorowie napisali 4 Ewangelie, wybierając niektóre z wielu wiadomości przekazanych ustnie lub pisemnie, ujmując pewne rzeczy syntetycznie lub objaśniając przy uwzględnieniu sytuacji kościołów, zachowując wreszcie formę przepowiadania, ale zawsze tak, aby nam przekazać szczerą prawdę o Jezusie. W tej przecież intencji pisali, czerpiąc z własnej pamięci i z własnych wspomnień, czy też korzystając ze świadectwa tych, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa, byśmy poznali prawdę tych nauk, które otrzymaliśmy. Ta zawarta wypowiedź soborowa odzwierciedla i zwięźle syntetyzuje całe bogactwo dociekań i badań, których bibliści nie przestają poświęcać sprawie powstania czterech Ewangelii. Ten syntetyczny tekst dla naszej katechezy jest wystarczający. Jeśli chodzi o pozostałe księgi Nowego Testamentu, to Konstytucja Dei Verbum wypowiada się na ich temat w taki sposób. Za mądrym zrządzeniem Bożym znajdujemy w nich potwierdzenie wiadomości o Chrystusie Panu, coraz dokładniejsze objaśnienie prawdziwej Jego nauki, ogłoszenie zbawczej potęgi boskiego dzieła Chrystusa, opis początków Kościoła i jego przedziwnego rozszerzania się oraz zapowiedź jego chwalebnego dopełnienia. Wypowiedź zwięzła i syntetycznie prezentująca zawartość owych ksiąg, niezależnie od problemów chronologii, które mniej nas interesują. Przypomnijmy tylko, że zdaniem uczonych zostały one zredagowane w drugiej połowie I wieku. Ważniejsza dla nas jest obecność Pana Jezusa i Jego Ducha w autorach Nowego Testamentu, przez których Bóg wprowadza nas w nową, objawioną rzeczywistość. Pan Jezus bowiem pomagał swym apostołom, jak przyrzekł i zesłał im Ducha Pocieszyciela, by ich prowadził ku pełni prawdy. Właśnie na tę drogę ku pełni prawdy Bożej, objawienia, wprowadzają nas księgi Nowego Testamentu. Stąd jako wniosek wynika pełniejsze określenie wiary. Wierzyć po chrześcijańsku to znaczy przyjmować samo objawienie się Boga w Jezusie Chrystusie, to, które stanowi zasadniczą treść Nowego Testamentu. Mówi o tym Sobór. Gdy bowiem nadeszła pełność czasu, Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, pełne łaski i prawdy. Chrystus założył Królestwo Boże na ziemi. Czynami i słowami objawił Ojca i siebie samego, a przez śmierć i zmartwychwstanie i chwalebne w niebo wstąpienie oraz zesłanie Ducha Świętego dokończył swego dzieła. Podwyższony nad ziemię, wszystkich do siebie przyciąga. On, który sam jeden ma słowa żywota wiecznego. Pisma Nowego Testamentu są trwałym, boskim świadectwem tych spraw i dlatego stanowią one szczególne oparcie dla naszej wiary. Jesteśmy w trakcie rozważania katechetycznego pierwszego słowa składu apostolskiego wierzę. Co znaczy wierzyć po chrześcijańsku? Wierzyć po chrześcijańsku. Na tym koncentrujemy się w dniu dzisiejszym. To znaczy przejmować samo objawienie się Boga w Jezusie Chrystusie, tak jak ono zostało zapisane w Piśmie Świętym Nowego Testamentu, a nade wszystko w czterech Ewangeliach. Tak więc tematem dzisiejszej konferencji są księgi Nowego Testamentu, a na pierwszym miejscu cztery Ewangelie. Te cztery Ewangelie są źródłem, autentycznym i historycznym, podającym nam prawdę historyczną o życiu, śmierci, zmartwychwstaniu Chrystusa oraz o Jego nauce. Dalsze księgi Nowego Testamentu tę samą prawdę podejmują, pogłębiają, ukazują w perspektywie pierwszego pokolenia, czyli początków Kościoła, i wreszcie skierowują do sprawy ostatecznej w ostatniej księdze Nowego Testamentu, którą jest Apokalipsa. Wśród innych pism na szczególne podkreślenie zasługują listy apostolskie, obok dziejów apostolskich, zwłaszcza listy świętego Pawła. To wszystko pokrótce jest treścią dzisiejszego rozważania katechetycznego. Rozważanie to w znacznej mierze opiera się na nauce Soboru Watykańskiego II, zawartej przede wszystkim w Konstytucji o objawieniu Bożym, Dei Verbum. Rozważanie to stanowi równocześnie zachętę, wezwanie do nas wszystkich, katolików i chrześcijan, ażebyśmy szukali pogłębienia naszej wiary w źródłach, w Piśmie Świętym, przede wszystkim w Nowym Testamencie, w Ewangeliach, żebyśmy je często czytali, rozważali, żebyśmy w ich świetle kształtowali nasze myślenie, nasze wartościowanie i nasze postępowanie. To jest zarazem gorące życzenie, które skierowuję do was wszystkich, drodzy pielgrzymi, a także do wszystkich moich braci i sióstr, żyjących zarówno w ojczyźnie, jak też i na emigracji. Pater noster, ies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicur et nostri vittimus debitoribus nostri, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo.